No hej, z tej strony Kwantowy. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Przychodzicie do domu i odbieracie od znajomego wiadomość. Słuchaj stary, wejdź na taki a taki serwis o grach, znajdziesz tam coś, co cię zainteresuje. Wstukujecie adres, przeglądacie newsy i wśród różnych wiadomości znajdujecie właśnie tą. Original War 2, oficjalnie zapowiedziane. Patrzycie na kalendarz? No, do kwietnia daleko. Sprawdzacie inne źródła? Wszystko się zgadza. Tym razem to nie żarty, to najprawdziwsza prawda. Original War 2 naprawdę jest w produkcji. Jak byście się czuli? Oddalibyście się w całości, euforii, radości? A może parafrazując profesora Gosudarowa, zadalibyście sobie pytanie, czy przyszłość na pewno będzie tak wspaniała, jak to sobie obiecujemy? Nie ma nic dziwnego w tym, że w rzeczywistości szanse na powstanie Original War 2 są praktycznie zerowe. Przed rozpoczęciem prac, potencjalni twórcy OW musieliby sobie odpowiedzieć na kilka bardzo ważnych pytań. A odpowiedzi na te pytania miałyby znaczący wpływ na charakter sequela. Myślę, że pierwszym z tych pytań byłoby, właściwie dlaczego mamy tworzyć taką grę? Original War to praktycznie nieznana marka, zwłaszcza na zachodzie. Po co więc ograniczać się istniejącym uniwersum OW, skoro moglibyśmy stworzyć własne, nowe? Model rozgrywki, klasyczny RTS z elementami RPG, też nie zdobył popularności. W dzisiejszych czasach klasyczne RTS-y same w sobie są gatunkiem niszowym, a my mielibyśmy jeszcze tworzyć taki specyficzny wariant RTS-a? Specyficzny wariant, który już raz nie wypalił? Co pan o tym sądzi, generale? To cholerne ryzyko, a ja najwyraźniej nie mam szczęścia. Przykra rzeczywistość jest taka, że najprawdopodobniej grą w stylu OW byłaby zainteresowana bardzo mała ilość ludzi. Tworząc RTS-a w stylu CNC, twórcy nie tylko startowaliby z większą ilością potencjalnych nabywców, ale też mieliby większe szanse na dotarcie do graczy, którzy normalnie w RTS-y nie grają. Tacy ludzie chętniej przekonają się do gry, w której utracone jednostki można szybko zastąpić za garść surowców i znowu rzucić się do walki. O wiele trudniej będzie przekonać ich do produkcji, w której utrata każdego jednego żołnierza jest poważnym ciosem. Można by powiedzieć, że to co mówię jest nieprawdą, ponieważ nowe gry z serii XCOM sprzedają się całkiem nieźle, a dbanie o każdego jednego żołnierza jest tam jednym z najważniejszych feature'ów. Moim zdaniem nie ma jednak co porównywać gry turowej do RTS-a, w którym nie mamy czasu na szczegółowe zaplanowanie każdego kroku. Z pewnością łatwiej byłoby namówić deweloperów do stworzenia gry umieszczonej w uniwersum OW, ale posiadającej model rozgrywki z klasycznego, Command Conquerowego RTS-a. Pytanie jednak, czy takie OW 2 byłoby godnym sequelem OW 1? Czy taka produkcja potrafiłaby utrzymać klimat oryginału? Podobny dylemat pojawiłby się w kwestii oprawy wizualnej. Pierwsze Original War zostało zrealizowane w tzw. izometrycznej grafice 2D. Bardzo ładnej, jak na 2001 wręcz fenomenalnej, a także bardzo wyraźnej i klarownej. Wystarczy jeden rzut oka, aby dokładnie wiedzieć, jak wygląda sytuacja. Od kontynuacji Original War oczekiwano by zapewne pełnego 3D, efektów pogodowych, odblasków, mokrych powierzchni, drzew poruszanych wiatrem. Wyglądałoby to zapewne nieziemsko i niezwykle klimatycznie, ale czy bez tej klarowności nadal grałoby się nam tak intuicyjnie jak w jedynkę? Z drugiej strony, czy w imię klarowności warto rezygnować z efektów, które mogłyby tak pozytywnie wpłynąć na klimat gry? Klimat będący jednym z największych atutów Original War. A skoro już jesteśmy przy klimacie, warto wspomnieć o kwestii, która bezpośrednio uderza w nas, Polaków. Lwią część swojego klimatu polska wersja Original War zawdzięcza fenomenalnemu dubbingowi. Nasi aktorzy wykonali wtedy 500% normy, nadając każdej postaci prawdziwie unikalny, zapadający w pamięć charakter. Gdyby Original War 2 miało powstać teraz i kontynuować przygody starych dobrych bohaterów, byłby to dla nas prawdziwy problem. Andrzej Butruk, aktor dubbingujący Johna McMillana, zmarł w 2011. Andrzej Blumenfeld, aktor dubbingujący Burłaka, zmarł w 2017. Czy ktokolwiek mógłby zastąpić tych dwóch fachowców jako głosy protagonistów OW? Mam co do tego poważne wątpliwości. Częściowym remedium na ten konkretny problem byłoby zaplanowanie OW 2 z całkiem nowym wachlarzem bohaterów. Przejdźmy więc do finałowej kwestii, która w istocie była moim głównym motywatorem do nakręcenia tego filmu. O czym Original War 2 właściwie miałoby być? Odkąd zagłębiłem się w świat gier komputerowych i wiele produkcji trafiło na listę moich ulubionych, często zastanawiałem się, jak można by kontynuować opowiedziane w nich historie. Pamiętam jednak, że jak świat światem nigdy nie byłem w stanie wymyślić takiej fabuły dla sequela OW, z której byłbym w pełni zadowolony. Jakiś czas temu na jednym z moich streamów rozpoczęła się dyskusja na temat takiej fabuły. Padło wtedy kilka propozycji.
Postanowiłem wtedy nakręcić niniejszy film i zastanowić się, jaka fabuła byłaby najbardziej sensowna. Pierwsze dwie możliwości, które chciałbym teraz omówić, wymyśliłem kiedyś na potrzeby modów do pierwszego OWU. Myślę, że stanowią one ciekawe twisty fabularne, ale umieszczenie ich w pełnoprawnym sequelu byłoby zbyt kontrowersyjne. Pierwsza wersja zakłada, że nigdy nie było żadnych obcych, a zarówno Eon, jak i wszystkie związane z nim artefakty i obiekty to nie produkty technologii, lecz natury. Według tej wersji, połączenia czasoprzestrzenne pomiędzy przyszłością a przeszłością po prostu występują w naturze, podobnie jak czarne dziury, pulsary i inne cuda. Eon to fizyczna emanacja takiego czasoprzestrzennego tunelu, coś co powstaje jako efekt uboczny i jest widoczne dla ludzi w materialnym świecie. Wizja ta może się wydawać niezwykle dziwna, ale spójrzmy na następujące przykłady. Tam, gdzie wieje niewidzialny wiatr, powstają widzialne fale. Tam, gdzie istnieje niewidzialne promieniowanie, ludzie chorują i umierają. Tam, gdzie znajduje się wyjście tunelu czasoprzestrzennego, tam pojawia się Eon, artefakty i Syberyt. Są to po prostu uboczne efekty istnienia naturalnego tunelu czasoprzestrzennego. Wersja ta oczywiście ma wiele problemów. Po pierwsze, gra bardzo mocno implikuje, że artefakty są dziełami obcej technologii. Główną wskazówką są tutaj dialogi bohaterów. Artefakt, który pomogliście mi ocalić, jest niezwykły. Został stworzony przez istoty, których wiedza i umiejętności znacznie przekraczały nasze. Można by oczywiście zrobić tak, że wszyscy się mylili, ale jeśli nie ma żadnych obcych, to nie ma też co wyjaśniać. Myślę, że takie rozwiązanie pozostawiłoby w graczach duży niedosyt. Druga z moich modowych koncepcji, którą również uważam za nieodpowiednią dla prawdziwego sequela, zakłada, że bohaterowie Original War zostali oszukani, a Eon wcale nie działa jak maszyna czasu. Według tej koncepcji Eon działa jak gwiezdne wrota w serialu Stargate. Jest to urządzenie przenoszące pomiędzy miejscami, a nie czasami. Wszystko, co wydarzyło się w pierwszym OWU, nie było realne. Była to na przykład symulacja komputerowa, stworzona przez obcych, na których planetę trafili nasi bohaterowie. Różne warianty tej koncepcji mogłyby być nawet bardzo ciekawe, ale wszystkie negowałyby cały dorobek części pierwszej, co moim zdaniem byłoby złą decyzją. Okej, te dwie opcje były w sumie ciekawostkami i raczej nie miałyby szans na realizację. Przejdźmy więc do czegoś bardziej prawdopodobnego. Kolejna opcja to coś, co uważałbym za prawdziwy zawód i niesamowite pójście na łatwiznę. Jest to kontynuowanie wojny z jedynki jak gdyby nigdy nic, ewentualnie z udziałem jakiejś kolejnej frakcji. Niemców, Chińczyków, Unii Europejskiej, kogokolwiek. Ta sama wojna o Syberyt, kilka nowych postaci, kilka nowych jednostek i znów żadnego wyjaśnienia. Takie coś moim zdaniem jest materiałem na moda albo dodatek, nie na pełnoprawną kontynuację, na którą czekamy już ponad 17 lat. Następna opcja z jednej strony jest już bardziej pomysłowa, ale z drugiej po prostu musiałaby być uboższa w zawartość od pierwszego OWU i moim zdaniem nadaje się bardziej na jakiś dodatek. Mowa tu mianowicie o pierwszej wojnie o Syberyt, w której uczestniczyli tylko Amerykanie i Arabowie. Możliwe, że niektórzy z was drapią się teraz po głowie i zastanawiają, o czym ja właściwie mówię. Już wyjaśniam. Jak wszyscy wiemy, Rosjanie pochodzą z alternatywnej linii czasowej, w której Syberyt znajduje się na Alasce. Dlatego też Rosjanie nazywają minerał alaskitem. Pytanie, skąd alaskit wziął się na Alasce? Odpowiedź? Amerykanie i Arabowie cofnęli się w czasie, trafili do prehistorycznej Syberii i stoczyli tam wojnę. Amerykanie wyszli z niej zwycięsko i zgodnie z planem przetransportowali złoża Syberytu na Alaskę. Minęły 2 miliony lat i nastały alternatywne czasy teraźniejsze, w których Związek Radziecki się nie rozpadł, a Amerykanie siedzą na złożach alaskitu. Z tego właśnie momentu Burłak i Spółka cofają się w czasie i wszystkie trzy frakcje spotykają się w przeszłości. W tym momencie rozpoczynała się kampania Original War. Mówiąc pierwsza wojna o Syberyt, miałem na myśli tę wojnę, która doprowadziła do powstania świata, z którego wyruszyli Rosjanie. Osadzenie gry w tym momencie byłoby zapewne ciekawe fabularnie, ale jednocześnie stracilibyśmy całą frakcję rosyjską i wszystkich jej bohaterów, ponieważ oni wtedy jeszcze po prostu nie istnieli. Myślę, że opcja ta byłaby dobra jako dodatek, albo jako jakaś mała produkcja badająca teren pod większy pełnoprawny sequel. Tak czy inaczej, twórcy musieliby pogłówkować i znacznie urozmaicić frakcję USA i Arabów, aby zrekompensować brak tej trzeciej frakcji. Kolejne trzy opcje również eksplorują ciekawe wątki pierwszego OWU, ale ze względu na swoją naturę w większości zrywają z przygodami znanych bohaterów. Pierwsza z tych opcji osadza rozgrywkę w rzeczywistości, z której Amerykanie i Arabowie wyruszyli w przeszłość, tuż po ich odejściu. Kojarzycie scenkę filmową, która odpala się, jeśli w pierwszej misji USA zrezygnujemy z wejścia do Eona?
Macmillan zostaje wtedy we współczesności i zakłada rodzinę z Joan Ferguson. Scenka ta wyjaśnia, że Rosjanie dokonali inwazji na Stany Zjednoczone. W normalnej sytuacji inwazja taka skończyłaby się pewnie nuklearną zagładą obu krajów. Możemy więc założyć, że Rosjanie zaatakowali Stany dysponując bronią opartą na seberycie i użyli jej m.in. do neutralizacji amerykańskiego potencjału atomowego. Jak to zrobili? Kto wie, opcji jest naprawdę dużo. Seberyt pozwala na manipulację czasem i przestrzenią. Być może Rosjanie zbudowali satelity, które teleportowały nadciągające rakiety gdzieś w kosmos. Może użyli energii seberytu do zasilenia laserów przeciwrakietowych. Może użyli teleportów do przeniesienia broni przeciwlotniczej w pobliże silosów. W każdym razie, gra osadzona w tych realiach byłaby swoistym miksem Original War i Red Alerta. Osaczeni Amerykanie kontra rosyjskie siły inwazyjne dysponujące potęgą seberytu. Teleportami, spowalniaczami i innymi cudami. Problemem, tak jak wspomniałem, byłby brak wielu znanych nam postaci, które wyruszyły w przeszłość. Teoretycznie moglibyśmy spotkać Macmillana i Joan oraz alternatywne wersje bohaterów rosyjskich, ale Hajkę, Franka oraz masę innych bohaterów już byśmy w tej grze nie zobaczyli. Druga, bardzo podobna opcja zakłada osadzenie gry w teraźniejszości, z której pochodzi Burłak i jego towarzysze. Chodzi tu o świat, w którym obcy minerał nazywa się Alaskitem i jest kontrolowany przez Amerykanów. Fabuła byłaby zapewne bardzo podobna, ale tym razem to Amerykanie posiadaliby najwięcej technologii opartych na Alaskicie. Nie mielibyśmy tu okazji spotkać żadnego z bohaterów rosyjskich, bo wyruszyli oni w przeszłość, ale moglibyśmy spotkać alternatywne wersje Amerykanów, Arabów i najemników. Trzecia wersja to w zasadzie wariant tej, którą opisałem przed chwilą. Akcja byłaby osadzona w świecie Alaskitu, ale na jakiś czas przed wejściem do czapy, w czasie wojny w północnych Chinach. Wiemy, że w konflikcie tym brał udział generał Morozow, nasz dowódca z kampanii rosyjskiej, jak również Wsiewołod Gorki, brat Burłaka, który w takim wariancie mógłby służyć jako protagonista gry. Który z tych wariantów byłby najlepszy? Moim zdaniem żaden, a jedyną naprawdę słuszną opcją byłoby osadzenie gry w przeszłości, po wydarzeniach z jedynki i sensowne wyjaśnienie tajemnicy obcych. Kim byli, co się z nimi stało, no i po co stworzyli Eon, artefakty i Seberyt. Byłaby to zdecydowanie najtrudniejsza wersja do opracowania sensownie. Mówiąc szczerze, mam poważne wątpliwości, czy sam Altar opracował wyjaśnienie tego wszystkiego. W każdym razie, o ile byłaby to najtrudniejsza wersja do opracowania, byłaby też moim zdaniem najbardziej satysfakcjonująca. Ode mnie to na tyle. Napiszcie w komentarzu, czego wy oczekiwalibyście od Original War 2. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.